Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w wyjątkowym odcinku Gliwickiego Przeglądu Sportowego. Dzisiaj dokonamy podsumowania najważniejszych wydarzeń sportowych roku 2015, oczywiście z punktu widzenia Gliwic i Gliwiczan. Tomasz Czoik, zapraszam. Piast, Piast, Piast. Każde sportowe gliwickie podsumowanie roku należy rozpocząć od poczynań piłkarzy Piasta Gliwice. Pierwsze miesiące w ich wykonaniu nie były imponujące, natomiast to, co wyprawiali niebiesko-czerwoni w rundzie jesiennej sezonu 2015-2016, na stałe pozostanie w pamięci kibiców. Piastunki kończący się rok zakończyły bowiem na pierwszym miejscu w piłkarskiej ekstraklasie. Specjalnie dla telewizji Imperium poczynania podopiecznych Angela Pereza Garcia, a od marca Radosława Latala podsumował rzecznik prasowy klubu Maciej Smolewski. Rok 2015 dla Piasta Gliwice jest niezwykły. Pierwsze pół roku słabe, drugie pół roku fenomenalne. Jak ty byś podsumował z twojego punktu widzenia ten rok dla wykonania Piastunek? Może zacznijmy chronologicznie. W ubiegłym sezonie po 30 kolejkach zajęliśmy 10 miejsce w tabeli. W tej rundzie finałowej, czyli po 7 kolejnych kolejkach tuż po podziale punktów, walczyliśmy o utrzymanie, zajęliśmy miejsce ostatecznie 12. W międzyczasie doszło do zmiany na stanowisku trenera pierwszej drużyny. Angela Pereza Garcia zastąpił trener Radosław Latal. I to on od tego nowego sezonu, czyli obecnego sezonu 2015-2016, zbudował i prowadził drużynę. Myślę, że z dobrymi wynikami. W końcu zakończyliśmy ten rok na pierwszym miejscu, co jest, można powiedzieć, również dla nas pewnego rodzaju zaskoczeniem. Niektórzy powiedzą, że jest dobrze, że jest bardzo dobrze, ale biorąc za wzór trenera Latala, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, więc czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy w 2016 roku. Angel Perez Garcia był lubiany przez kibiców. Czy uważasz, że Radosławowi Latalowi udało się go pobić, jeśli chodzi o względy kibiców? To są zupełnie różne osobowości. Trener Perez Garcia był człowiekiem mediów społecznościowych. Miał bardzo dobry kontakt z kibicami poprzez Twittera, poprzez Instagram, poprzez swoje fanpage na Facebooku. Trener Radosław Latal raczej trzyma się w cieniu, ale myślę, że zaskarbił sobie szacunek i sympatię kibiców Piasta wynikami, które osiąga drużyna. Który moment tego roku dla ciebie najbardziej szczególny, najbardziej jakby się przyprawiło emocje? To trudne pytanie, ponieważ takich meczów, takich chwil było naprawdę wiele i myślę, że nasi kibice również mieliby problem z odpowiedzią na to pytanie. Wspaniałe widowiska, które oglądaliśmy przy Okrzei, jak mecze z Legią Warszawa, z Lechem Poznań, czy zwycięskie derby z Ruchem Chorzów, czy też kanonadę z Górnikiem Zabrze, przypominam, zwycięski pojedynek 3-2. No to były niesamowite, emocjonujące mecze, w których padały bramki. No a cały rok kończymy na pierwszym miejscu, więc to myślę też jest wspaniały moment dla klubu. Rok 2015 bardzo dobrze zapamiętają też zawodnicy, działacze i fani ekipy Gliwice Lions. Futboliści po ciężkich i emocjonujących bojach wywalczyli bowiem awans do rozgrywek PLFA1. Co ważne, w ostatnich miesiącach wyczuwalne jest wyraźnie zwiększone zainteresowanie losami drużyny, która swoje pojedynki domowe rozgrywa na stadionie Wilczym Gardle. O szczegółach Paweł Herman, rzecznik, ale zarazem zawodnik Lwów. Paweł, rok 2015 zbliża się do końca. Jak byś podsumował ostatnie kilkanaście miesięcy w waszym wykonaniu, w wykonaniu Gliwice Lions? Bardzo pozytywnie bym podsumował. Czas pokaże tak naprawdę, jak ten rok dla całej historii organizacji się przełoży, ale moim zdaniem był to
taki kulminacyjny punkt zwrotny dla całej organizacji. Bardzo pozytywny zarówno w tej kwestii sportowej, jak i pozasportowej organizacyjnie, więc oceniam bardzo, bardzo dobrze. W kwestii sportowej to przede wszystkim awans do wyższej klasy rozrywkowej. Dokładnie, szczególnie, że początkowo tak naprawdę niewiele osób wskazywało na Gliwice Lions jako drużynę, która mogłaby powalczyć o te najwyższe cele. My od początku wiedzieliśmy, jaki mamy plan do zrealizowania, więc dla nas koniec końców ten awans nie był czymś niewiarygodnym, tak? Ale dużo osób na początku, szczególnie gdy okazało się, że jesteśmy w skali Polski w takiej, można powiedzieć, grupie śmierci, bo bardzo mocne ekipy z Wrocławia, z Opola razem z nami walczyły o wyjście z grupy. No niewiele osób tak naprawdę myślało poważnie o Lionsach jako drużynie, która mogłaby wyjść, a co dopiero walczyć o awans, tak, do wyższej klasy rozgrywkowej. Więc pod tym względem naprawdę super wykonana robota zarówno przez zawodników, sztab szkoleniowych, ale również osoby zorganizowane wokół tego naszego klubu. Wielkie podziękowania i za ogromne wsparcie naszych partnerów biznesowych, różne organizacje pozarządowe, instytucje, które wspierały nas tutaj na każdym kroku, zarówno przy naszych tutaj zmaganiach sportowych, jak i pozasportowych, bo ten rok był też obfity w taką naszą działalność, też dla nas codzienną, ale nie związaną w ogóle ze sportem, bo społecznie, edukacyjnie, poza tymi rozgrywkami w ramach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego też się mocno tutaj udzielaliśmy, tak? Więc całościowo ten rok naprawdę oceniam bardzo dobrze. Który moment Ty najbardziej zapamiętałeś, który był dla Ciebie najbardziej szczególny w tym sezonie? No na pewno ten, kiedy walczyliśmy awans, tak? Pod kątem sportowym to był dla nas cel. Plan minimum wykonaliśmy, bo ten awans został przez nas wywalczony, ale no, zawsze może być lepiej, tak? Plan maksymalny, czyli mistrzostwa, nie udało się zdobyć. Ten minimalny, owszem. Zobaczymy, jak to będzie z tymi celami na rok kolejny. Autobus powrotny z Warszawy był szczęśliwy i radosny bardzo. Przyznam szczerze, że takiego wesołego autobusu jeszcze, jak żyję, jak tutaj jestem w tej organizacji, nie pamiętam. Super, naprawdę super, super wydarzenie i kapitalna atmosfera. Spośród licznego grona gliwickich drużyn bardzo śmiało radził sobie też NBIT. Pomarańczowo-srebrni w kwietniu wywalczyli awans do futsal ekstraklasy. Mało tego, w najwyższej klasie rozgrywkowej idzie im naprawdę wyśmienicie. Na półmetku zmagań NBIT zajmuje czwartą lokatę. Podopieczni Sebastiana Wiewióry aż o 7 punktów wyprzedzają drugą gliwicką ekipę GAF Omegę. W derbach Gliwic, które odbyły się w listopadzie, górą byli jednak podopieczni Marcina Waniczka, którzy wygrali aż 5-2. Przypomnijmy teraz kulisy tego spotkania. Festiwal bramek rozpoczęli piłkarze NBIT-u. W 8 minucie trafienie dla gości z Łabęd uzyskał Tomasz Starowicz. Stan rywalizacji już minutę później wyrównał Portugalczyk João Baptista. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Marcin Kiełpiński. Kolejny wynik podwyższali ponownie João Baptista, Maksym Połtiak i Piotr Łopuch. W 39 minucie strzelanie zakończył zawodnik, który je rozpoczął, Tomasz Starowicz, ale drużynie NBIT-u już to nie pomogło. Wynik spotkania 5-2 na korzyść Gliwickiej Akademii Futsalu i 3 punkty zostały przy Jasnej. Świetnie się czuję, no tym bardziej, że te ostatnie kilka meczy nie zdobyliśmy tych 3 punktów, więc tym bardziej te 3 punkty cieszą tutaj u siebie w derbach. Czy to był taki zwykły mecz, czy jednak miał swoje podteksty? Jedni mówią, że to zwykły mecz, ale myślę, że każdy myśli, że taki mecz to nie jest ten z rodzaju z tych zwykłych. No wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami. Tutaj na pewno poprzeczka była podniesiona wysoko i te pozaboiskowe rzeczy również tutaj wchodziły w grę, więc cieszymy się, że udowodniliśmy, że jesteśmy lepsi i chcemy się piąć teraz w górę tabeli. No właśnie, jak to wygląda od strony tej zawodniczej? Dużo kolegów byłych i obecnych twoich. Jak się gra przeciwko swoim byłym kolegom? Myślę, że fajnie. To są najlepsze mecze generalnie, gdzie po drugiej stronie boiska są sami znajomi praktycznie z wszystkimi zawodnikami. Tam gdzieś grałem, więc, no więc takie mecze cieszą, bo by jak najwięcej takich zawodów i będę bardzo zadowolony.
Myślę, że za szybko wierzyliśmy, że możemy tutaj dość łatwo wygrać. Gdzieś bardzo prosty błąd w defensywie, Gaw strzelił nam bramkę z rzutu rożnego, co nam się chyba w sezonie jeszcze nie stało. Później jakiś drugi błąd, trzeci, odjechali nam na 3-1, później goniliśmy. Gaw dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz, walczyli, widać było, że gdzieś tam ten taki dołek mają już za sobą. Bardzo dobrze dzisiaj byli przygotowani motorycznie, no, a my chyba dzisiaj ten mecz przegraliśmy, myślę, że w szatni, bo gdzieś to nie był się ten NBIT z tych poprzednich dwóch meczów. Trzeba z tego meczu wyciągnąć jakieś wnioski. Szkoda, że teraz przez pół roku Gaw będzie królował w Gliwicach, ale już na pewno jesteśmy żądni rewanżu i czekamy na mecz u siebie. W roku 2015 w Gliwicach odbyło się wiele innych wydarzeń sportowych, m.in. zmagania na basenach, kortach, ringach czy też trasach biegowych. Za chwilę, na kilka dobrych minut, przeniesiemy się do pozostałych gliwickich aren, przypominając, co budziło emocje w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wydaje mi się, że impreza ma olbrzymi potencjał. Jest to chyba najbardziej miejski bieg, w którym miałem okazję uczestniczyć. Najwięcej chodników, najwięcej parków, takiej stricte miejskiej przestrzeni, mniej asfaltu. Kibice na całej trasie tak naprawdę bardzo, bardzo przyjaźnie nastawieni w porównaniu do niektórych innych miast w Polsce. Było świetnie, naprawdę bardzo dobrze. Biegliśmy tempem, mieliśmy, prawda, swojego zająca, było fantastycznie, świetnie, naprawdę. W tamtym roku biegłam i właśnie ta końcówka było ciężko, ale w tym roku po prostu na spokojnie, ekstra. Dla mnie po prostu bomba. Organizacja świetnie, super. Zamówiliśmy pogodę dla wszystkich biegaczy, którzy zjechali się dzisiaj do Gliwic. Gliwice po raz kolejny pokazały, że można biegać, można pomagać, można fantastycznie się bawić, zarówno dorośli, jak również i dzieci. Gliwicki półmaraton jest naprawdę czystą przyjemnością. Biegniemy przez wszystkie piękne miejsca, które są w Gliwicach. Także warto przyjechać dzień wcześniej w sobotę, zatrzymać się u nas, spędzić weekend po to, żeby w niedzielę przebiec coś naprawdę wspaniałego. Już tyle musi sięgnąć. No, sięgnij. Dawaj! Jest, dobra. No teraz tu już mi pomoże. No, dajesz, dawaj rana. Jak tam na trasie, jest ciężko? Nie, widać. Trochę zmęczenia jest, ale fajnie. No, musisz. Co emocje? Kondycja jest trenowana. Emocje, adrenaliny trochę jest. Ale wszyscy siebie wspierać. Tak, jak najbardziej. Nie przed górą! Drużyno, tu jesteście? Tak, proszę. Jak emocje? Ciężko. Ale wspaniale. Ale żyjecie. Świetnie, ale świetnie. Fenomenalne uczucie. Uwielbiam tego typu biegi. Powodzenia, powodzenia. Masakra, dzięki. Jest fantastycznie, wszyscy są rozpaleni do czerwoności i pogoda dopisała. Dzięki temu wydaje im się, że będzie łatwo, ale nie będzie łatwo. Ile kilometrów ma dzisiejszy rekrut? Bo właśnie na dystansie rekruta jest organizowany dzisiejszy bieg. Rekrut to niby 6 kilometrów, ale jako że jesteśmy szczodrzy, to coś tam dorzuciliśmy. Postanowiliście zorganizować ten event właśnie tutaj. Dlaczego gliwickie hałdy są idealne do tego celu? Brudno, dzikie tereny, no ciężko, są wzniesienia, małe góry, no po prostu idealny teren, na który nie chcesz się wybrać na spacer, ale pobiegać i się zmęczyć idealnie. Czyli im brudniej, tym lepiej? Dokładnie, im brudniej, im ciężej, im można powiedzieć trochę ryzykowniej, tym lepiej.
Zaprosiliśmy bardzo mocne kluby po to, żeby się uczyć od najlepszych. My jako tutaj drużyna polska staramy się organizować takie turnieje, żeby się uczyć od zdecydowanie mocniejszych przeciwników, tak? A czy nazwa tego turnieju o Puchar Niepodległości jest związana ściśle z czekającym nas niedługo świętem? Jak najbardziej. Jest to już 22 turniej. W przyszłym tygodniu w Bytomiu odbyła się młodszej kategorii rocznika 2001. 18 turniej niepodległości, bo mamy w dwóch kategoriach, tylko że tam na mniejszym dla młodszych zawodników organizujemy to już w Bytomiu, na mniejszym basenie, na mniejszym po prostu boisku. Czyli świętujecie Dzień Niepodległości na sportowo? Zdecydowanie tak. Widać było, że mecze były mimo wszystko bardzo wyrównane, co można nawet zobaczyć po wynikach, że to nie były jakieś wielkie różnice bramkowe, ale na pewno popełnialiśmy strasznie dużo błędów i jest jeszcze strasznie dużo do pracy, żeby zacząć wygrywać z drużynami na europejskim poziomie. Witam na drugich otwartych mistrzostwach Śląska w kickboxingu w Lokikiem Federacji WFMC. Jaki jest poziom sportowy tego turnieju? Jest zdecydowanie wyższy niż rok temu. Mamy tutaj prawie 40 zawodników, ponad 40, jak dobrze pamiętam, około 50. Mamy dużo tutaj walk. Jest poziom minimalnie wyższy. Fajnie, bo się cały czas rozwijamy. Coraz więcej klubów dzwoni do nas, chce przyjeżdżać na takie mistrzostwa. Zawodnicy są tylko i wyłącznie ze Śląska? Nie. Mamy zawodników spoza Śląska, z Żegania, z Jeleniej Góry przyjechali, ze Zgorzelca są chłopaki i też tutaj głównie ze Śląska. Włodzisław Śląski był, fajna ekipa z Piekar Śląskich, Rybnik oczywiście, Knurów, gdzie cały czas z nimi współpracujemy, Zabrze teraz w tym roku do nas przyjechało, jest fajnie. A dlaczego ta gala zawitała do Gliwic? Michał Droż bardzo dobrze działa i współpracuje tutaj ze mną. Dlatego miała też obecność tutaj i klubów odległych po 300 czy po 400 kilometrów. I myślę, że należy się Gliwicom taka impreza. A wiem, że Michał szykuje jeszcze grubszą imprezę, już jesteśmy po wstępnych rozmowach, gdzie zobaczymy tutaj w Gliwicach galę zawodową. Także już na pewno przyjadą do nas zawodnicy czy z Czech, czy z Niemiec. No i również z naszych klubów tutaj Polaków będziemy dopingować na walkach zawodowych. Niemniej jednak taka impreza też kształtuje charaktery, jest to impreza amatorska, no i tutaj wypatrujemy niejako talenty i kształtujemy to młodzież i też dorosłych. Czy ta impreza może wpłynąć na wzrost poziomu kickboxingu w Gliwicach, tudzież na Śląsku? No mam taką nadzieję, że po to robimy te imprezy, żeby pokazać, że przez sport właśnie, przez kickboxing, co to sporty uderzane, ale jak publiczność tutaj zgromadzona, trenerzy, sędziowie widzą i państwo również, to kształtuje też szacunek do przeciwnika. Że nie tylko stojąc w bramie spędzamy czas, gdzieś jakieś używki, tylko właśnie przez sport można kształtować charakter dzieci, młodzieży, no i zachęcać. Także ja myślę, że na pewno, mam nadzieję, że wpłynie na wzrost tej liczby osób. Również jak moje dzieci, kadetów i starszych, także zapraszam na treningi, również i przede wszystkim też do Gliwic. To jest wspaniałe, że można zobaczyć, że młodzi mogą w ten sposób spędzać czas. Nie gdzieś tam pod blokiem, tylko po prostu na sali gimnastycznej. Jest to wspaniałe. Jest to coś dobrego i w tym wypadku można powiedzieć, że stop zwolnieniom z WF-u. Ale dzisiaj nie tylko sport dominuje, również miała miejsce licytacja charytatywna. Włączyliście się również w nią. Litka, jaka była twoja rola? Moja rola w tym była taka, że przekazałam na licytację nasze klubowe złote rękawice z moim autografem. Udało się je wylicytować za dosyć wysoką kwotę, z czego bardzo się cieszę. I życzę Borysowi dużo zdrowia i mam nadzieję, że będzie dzielnie walczył z tą operacją, która go czeka. Tak jak my walczymy na ringu, tak on będzie walczył o życie. I naprawdę takie cele są bezcenne, życie dziecka jest bezcenne, także myślę, że wszystkie pieniążki, jakie udało się zebrać, że będzie ich więcej i że wszystko się uda. I to wszystko w specjalnym gliwickim przeglądzie sportowym. Byliśmy z Państwem w roku 2015. Zapraszam także na relacje z roku 2016. Sportowych emocji z pewnością nie zabraknie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.